kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 18. Pierwszy cud Pana Jezusa. Drogie dzieci, poznacie teraz kilka wspaniałych cudów, których Pan Jezus dokonał, kiedy przebywał ze swymi apostołami. Pewnego dnia odbywało się wesele w małej wiosce, Kanie Galilejskiej, niedaleko Nazaretu. Pan Jezus i kilku jego przyjaciół byli tam zaproszeni. Maryja, matka Pana Jezusa, również tam była. Wszystko było bardzo dobrze przygotowane i wszyscy byli zadowoleni. Ale przyszło tam tak dużo ludzi, że podczas posiłku okazało się, że nie wystarczy wina. Było to bardzo przykre dla młodej pary. Matka Boża zauważyła to i od razu powiedziała Panu Jezusowi: „Mój synu, nie mają wina”. Maryja wiedziała, że Pan Jezus jest Bogiem i że może zrobić wszystko. Ona wiedziała, że Pan Jezus kocha wszystkich ludzi i dla wszystkich chce zawsze czynić dobro. Wiedziała również, że byłby On bardzo szczęśliwy, pomagając tym ludziom. Podczas posiłku weselnego byli tam ludzie, którzy podawali jedzenie i wino. Maryja przywołała ich i powiedziała do nich: „Zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie”. A co zrobił Pan Jezus? W jednej z sal zobaczył 6 dużych dzbanów i powiedział do służących, aby napełnili je wodą. Oni, będąc posłusznymi, wypełnili dzbany wodą aż po brzegi. Wtedy Pan Jezus powiedział do służących: „Idźcie i zanieście je człowiekowi, który jest gospodarzem wesela”. Oni pewnie zastanawiali się, dlaczego Pan Jezus chce, aby gospodarz wesela skosztował wodę. Ale byli posłuszni i zanieśli gospodarzowi dzbany. Tak więc gospodarz wesela skosztował wody, którą podali mu służący. Przyjrzał się uważnie i spróbował ponownie, mówiąc: „To bardzo dobre wino”. Jakaż niespodzianka, przecież nie było już więcej wina. Skąd ono pochodzi? Czy ktoś doniósł wina do naszego domu? Nie, nikt nie doniósł wina. Służący opowiedzieli, co się stało. To Pan Jezus zmienił wodę w wino, którą oni napełnili 6 dużych dzbanów. Był to pierwszy cud, którego właśnie na weselu dokonał Pan Jezus. Cud jest czymś nadzwyczajnym, co może uczynić tylko Pan Bóg. Pan Jezus może uczynić cud, ponieważ jest Bogiem. To było bardzo łatwe dla Niego, aby przemienić wodę w wino. Pan Bóg może zrobić wszystko, co tylko zechce. A teraz przypomnijcie sobie, kto poprosił Pana Jezusa, aby uczynił ten cud. Najświętsza Maryja Panna. Ona wiedziała, że Pan Jezus pomoże tym ludziom, jeśli ona go o to poprosi, ponieważ Pan Jezus zawsze był posłuszny swojej matce. Nawet teraz, w niebie, Pan Jezus robi zawsze to, o co prosi go jego matka. Jeśli naprawdę czegoś potrzebujecie, powinniście natychmiast powiedzieć o tym Matce Bożej. Ona będzie prosić Pana Jezusa, aby wam pomógł, a On to zrobi, tak jak pomógł małżonkom w Kanie Galilejskiej. Powinniśmy kochać naszą niebieską mamę bardziej niż kogokolwiek na ziemi, z wyjątkiem oczywiście samego Pana Boga. Jak bardzo Pan Jezus kochał swoją matkę, uczynił pierwszy cud, dlatego, że to ona go o to poprosiła. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus. A teraz posłuchajcie innej, prawdziwej historii o pewnej małej dziewczynce, która miała na imię Tereska. Teraz jest ona świętą w niebie. Ona pokaże wam, w jaki sposób kochać Pana Boga z całego serca.
i jak sprawiać przyjemność Panu Jezusowi. Tereska urodziła się we Francji. Jej rodzice nosili nazwisko Martin. Tereska miała 4 starsze siostry: Marię, Paulinę, Leonię i Celinę. Pan Bóg dał jej bardzo dobrą rodzinę katolicką. Pan i pani Martin uczyli swe małe córki poznawać i kochać Pana Boga. I to właśnie dlatego ich rodzina była tak bardzo szczęśliwa. 2 dni po narodzeniu Tereska została zabrana do kościoła, aby przyjąć chrzest. Stała się przez to dzieckiem Bożym. Jednym z jej imion było Maria, tak jak imię matki Pana Jezusa. Ale jej rodzina nazywała ją Tereską. Kiedy Tereska była jeszcze mała, jej mama nauczyła ją pozdrawiać Pana Jezusa i Najświętszą Marię Pannę. Mówiła jej: moja mała Teresko, Pan Jezus kocha Ciebie bardziej niż ja, Twoja mama, która bardzo Cię kocha, ale oni kochają Ciebie jeszcze bardziej niż tata i Twoje siostry. Pan Jezus i Matka Boża naprawdę bardzo, bardzo Cię kochają. Nauczyła ją mówić: mój Boże, oddaję Tobie moje serce. I Tereska bardzo lubiła te słowa. Powtarzała je każdego dnia, często, bardzo często. Pytania do katechezy 18. Kto był zaproszony z Panem Jezusem na wesele w Kanie Galilejskiej? Co zdarzyło się podczas posiłku? Czy to sprawiło komuś przykrość? Co zrobiła Matka Boża, aby pomóc ludziom, którzy zaprosili ją i Pana Jezusa? Co powiedziała ona do służących? Czy służący byli posłuszni? Co zrobił Pan Jezus z wodą w 6 wielkich dzbanach? Czy gospodarz wesela był zaskoczony, kiedy skosztował tego, co podali mu służący? Dlaczego? Czy zmienienie wody w wino było dla Pana Jezusa trudne? Czym jest cud? Czy każdy może uczynić cud? Dlaczego Pan Jezus mógł go uczynić? Czy to był pierwszy cud Pana Jezusa? Kto poprosił Pana Jezusa, aby dokonał tego cudu? Czy Pan Jezus zawsze robi to, o co prosi go jego matka? O jakiej świętej była mowa podczas dzisiejszej lekcji? Kiedy święta Tereska stała się dzieckiem Bożym? Czego nauczyła świętą Tereskę, kiedy była jeszcze mała, jej mama? Doskonale. Pan Jezus przemienił wodę w wino. To był Jego pierwszy cud. Wiem, że Pan Jezus jest Bogiem.